Wiesz, w jaki sposób zrealizować bon na zakup laptopa? Masz już pomysł, jak to zrobić wygodnie i bezpiecznie? I na co zwrócisz uwagę przy wyborze komputera? Pamiętaj, że laptop, który planujesz zakupić, musi posiadać określone w rozporządzeniu oprogramowanie oraz spełniać minimalne wymagania techniczne. Nie możesz kupić laptopa, na przykład, który nie ma zainstalowanego systemu operacyjnego lub posiada inny dysk niż SSD o pojemności mniejszej niż 256 GB. Warto o tym wiedzieć, aby nie dać się nabrać nieuczciwym sprzedawcom. Przeznaczenie laptopa. Kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze sprzętu jest jego przeznaczenie. Inne parametry dobiera się do pracy biurowej i w środowisku internet, inne do gier i obróbki audio-wideo. Zatem uważnie przeczytaj specyfikację techniczną, zwracając szczególną uwagę na procesor, pamięć RAM, twardy dysk oraz ekran. Jak zamówić sprzęt online? Pokażę Państwu, jak wygodnie można wybrać i zamówić laptop online bez wychodzenia z domu w sklepie laptop-dla-nauczyciela.pl polecanym przez wydawnictwo Nowa Era i firmę Vulkan. Oglądasz laptop, który Cię zainteresował, następnie porównujesz jego parametry z innymi laptopami. Gdy zdecydujesz, który laptop chcesz kupić, wystarczy, że dodasz go do koszyka, wprowadzisz numer bonu, a następnie podasz kod, który przyjdzie do Ciebie SMS-em. I to wszystko. Teraz wystarczy podać adres, gdzie laptop ma zostać dostarczony i czekasz spokojnie w domu, aż kurier Ci go przywiezie. Pamiętaj, że dysponujesz kwotą 2,5 tysiąca złotych. Możesz kupić droższy laptop. Wówczas dopłacisz różnicę w cenie. Jeśli kupisz tańszy laptop, nadwyżka przepada. Co w przypadku awarii sprzętu? Laptopy ze sklepu laptop-dla-nauczyciela.pl pochodzą od renomowanych producentów, takich jak Dell i HP. Są objęte gwarancją door-to-door, która zapewnia, że wadliwy towar odbierany jest od kupującego przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Czas na realizację bonu masz do 31 grudnia 2025 roku, a za zakupiony laptop nie zapłacisz podatku.